Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Świeciu. 28 września odbyła się 35. w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Na początku przewodniczący Rady wspomniał o wyróżnieniu, jakie gmina otrzymała za tworzenie warunków do turystyki rowerowej. Ten certyfikat potwierdza słuszność budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, których z każdym rokiem i każdą drogową inwestycją przybywa. Następnie po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przewodniczący poinformował radnych i zaproszonych gości o działalności w okresie między sesjami. Podczas czwartkowej sesji nie zabrakło pytań radnych do sprawozdania burmistrza o działalności międzysesyjnej. Pytano m.in. o tryb przyznania mieszkania socjalnego niepełnosprawnej osobie. Radni proponowali, aby wprowadzić stosowne zapisy, które będą mogły być respektowane, gdy w przyszłości zajdzie podobna sytuacja. W dalszej części obrad przewodniczący komisji Zbigniew Rydziel podsumował sytuację w rolnictwie. Nie jest za wesoło, ale tydzień dobrej pogody po prostu pomoże wszystkim chyba rolnikom uporać się z zasiewami. A jak mówię, to opóźnienie 2-3 tygodnie na pewno będzie miało wpływ na przyszłoroczne plony. Dziękuję. Czyli to podsumowanie jest plus, minus, dobre, złe? Średnie, średnie. Po prostu jako Komisja Rolnictwa na pewno będziemy występowali, nie wiem czy jest to zapisane, ale to jeszcze dopiszemy, o podtrzymanie podatku na poziomie, jakim mamy, bo to jest jedyna pomoc, jaką możemy udzielić rolnikom, bo tak jak kiedyś mówiłem, zakłady ubezpieczeniowe przy takich kataklizmach jak podtopienia nie mają tego ujętego w tym ubezpieczeniu, w tym pakiecie i nikomu ani grosza z tego powodu, że zboże zostało na polu, nie wypłacą. No, tak jak powiedział mnie facet, trzeba czytać całą po prostu tą umowę do końca. Ten drobny druczek, tam jest najważniejsze, tam są te knyfy. Zaczepił mnie rolnik, któremu akurat droga nie pozwala do tego, żeby dojechać do zbiorów, dokonać zbiorów. Byłem akurat swoim autem i sprawdziłem. Usypano drogi na działce 419 przez 2, około 600 metrów. Zostało wygruzowanie, tylko do wygruzowania, żeby każdy mógł dojechać do tych pól i zebrać zboże, bo nie jest możliwe nawet dojechania kombajnem. Życzył sobie dwie drogi. Po dzisiejszym konsultacji na mapkach nie ma możliwości dwóch dróg zrobienia, ale 100 metrów wygruzowania tylko, bo kolejne tak powstały na wyjechane ze względu na te opady mokre, że nie mogą dojechać do swoich dróg. 100 metrów drogi, mam zaznaczone ile zrobiono, a ile zostało. W porównaniu widać to żółtym odcieniem. Odtąd została zrobiona, dotąd została do krzyżyka. 100 metrów, no to 5 wywrotek gruzu, to nie są aż takie duże pieniądze, żeby nie skończyć drogi i nie udostępnić rolnikowi do zebrania zbóż. Stoi pała, hektar, 2 hektary zboża, buraki cukrowe, byłem obejrzeć i to te 200 metrów umożliwi zbiory zboż. I jeżeli my tego nie udostępnimy rolnikom, to jak my możemy mówić o podatku rolnym, o innych sprawach, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zainwestować parę groszy, żeby zrobić rolnikowi dostęp do swojego pola, który akurat w danym roku jest niemożliwy do jechania ze względu na te obfite opady deszczu. Ale chciałbym zwrócić uwagę na inne aspekty, jak uporządkowanie terenów wiejskich, ale w formie urbanistycznej, bo mamy ogólnie bałagan. Jest już ustawa, która reguluje te zapisy i gminy będą miały prawdopodobnie obowiązek przygotowania takich planów zagospodarowania przestrzennego. Parę lat temu mówiło się o tym, że małe i średnie gospodarstwa mają być zlikwidowane, bo one się nie utrzymają na rynku. Później Unia Europejska i poprzednie rządy odeszły od tego, ale nie ma warunków dobrych, aby te małe i średnie gospodarstwa utrzymywać. Postawiono na duże, ale czy dla dużych też jest miejsce na terenach wiejskich? Z tego co widzimy nie ma. Dlatego właśnie, że nie ma uporządkowanych terenów wiejskich w formie urbanistycznej. Mamy na terenach wiejskich, wieś jako z definicji to jest obszar
miejsca pracy rolnika, a więc z definicji powinno być to chronione, rolnik powinien być chroniony na obszarze wiejskim jako jego warsztat pracy, a tymczasem, i nie mam nic naprzeciw, jest zabudowa i mieszkaniowa, i zabudowa usługowa, przemysłowa, składowa i tak dalej. Wszystkie uciążliwe podmioty, które były na terenie miasta, przesuwane są na obszar wiejski. I w tym momencie jest rolnik jest zagrożony. Nie tylko ten mały rolnik, jeżeli mu się nie pomoże, to będziemy mieli piękne drogi, chodniki i tak dalej uporządkowane, ale zaraz obok będziemy mieli ugory, bo nie będzie dobrych warunków do gospodarowania dla tych małych i średnich, a duży rolnik nie wejdzie. Jeżeli chodzi o zagrożenie, o których mówię, które chodzi o dużego rolnika, którzy się uważają za dużych producentów, gdzie mają powyżej 1000 sztuk świń i gdzie się buduje chlewnie, teraz próbuje się budować na obszarach wiejskich i obok sąsiedzi protestują przeciwko temu, to ja się pytam, gdzie ci rolnicy mają budować, jak nie na terenach wiejskich. Ale ten bałagan, który powstał urbanistyczny, pozwala na to, że w tej chwili mogą mieszkańcy wsi protestować. I jeżeli to nie będzie uregulowane, to sytuacja w rolnictwie będzie jeszcze trudniejsza ze względu na to, że nie będzie gdzie produkować. Po głowie świń bydła w Polsce, bydła wzrasta, po głowie świń spada. Ale jeżeli nie pozwolimy na budowę chlewni w miejscach wyznaczonych tak, żeby nie było wzajemnej uciążliwości, i to powinno regulować plany zagospodarowania przestrzennego, które powinny przewidywać miejsca oddalone od zabudowań mieszkalnych po to, żeby nie były uciążliwe, i to powinno być w każdej gminie takie miejsca powinna przygotować. Podczas 35. sesji przedstawiono także informację burmistrza na temat zasobów mieszkaniowych gminy, gospodarowanie, potrzeby, zasady zmian. Przeznaczone są także dla osób eksmitowanych na podstawie prawomocnych wyroków sądu zobowiązujących gminę do przydziału lokali socjalnych. Nadmieniam, że sąd orzekając o eksmisji jest zobligowany do przyznania lokalu określonej grupie osób bez względu na status majątkowy. Kategoria osób objętych eksmisją jest zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów. Nadmieniam, iż aktualnie jest realizowana lista, która została sporządzona w miesiącu czerwcu tego roku. Na listach umieszczono ogółem 148 osób, w tym na listach lokali socjalnych 77, a na listach lokali mieszkalnych 71. Lokale są przydzielane zgodnie z kolejnością ustaloną na poszczególnych listach. Jednocześnie informuję, iż w ramach realizacji dotychczasowych list mieszkaniowych do chwili obecnej przydzielono 5 lokali socjalnych i 9 lokali mieszkalnych. Ponadto w tym samym okresie zrealizowano 2 wyroki sądu. Podsumowując powyższe przedstawione informacje, dodaję, że przydzielono ogółem 16 mieszkań. Ponadto informuję, iż zgodnie z wymienioną uchwałą Rady Miejskiej ponowne tworzenie list zarówno lokali mieszkalnych, jak i socjalnych może być po zrealizowaniu istniejących list w 80%. Chciałabym również nadmienić, że w referacie mieszkaniowym są składane wnioski o zamianę mieszkania przez najemców bez wskazania osoby, z którą ma być dokonana zamiana. Z uwagi na brak spójności pomiędzy wymaganiami osoby zgłaszającej zajmowany lokal do zamiany, a pozostałymi lokalami oferowanymi do zamiany, nie mam możliwości zrealizowania wniosków. Dokonywane są zamiany lokali na rzecz osób niepełnosprawnych ze względu na stan zdrowia z ograniczoną swobodą poruszania się, zamieszkujących na wyższych kondygnacjach, i w miarę zwalniania się lokali na parterze budynków są one zadysponowane na rzecz tychże osób. Jeśli chodzi o postępowanie w przypadku mieszkań zniszczonych i zdewastowanych, jaka jest procedura i co możemy zrobić w sytuacji, kiedy mieszkanie z zasobu gminnego mamy wiadomości, że jest niszczone. Natomiast drugą kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest kwestia komunikacji miejskiej, którą już po raz kolejny optuję, żeby poszerzyć tą sieć, która jest poprowadzona do Sulnówka i Sulnowa, o miejscowości Wiąg i Czaple.
Budujemy tam kolejny budynek socjalny, znajdują się już kolejne. I szanowni państwo, bardzo często mieszkańcy zgłaszają się z prośbą o nawet nie zamianę, tylko zmianę lokalu socjalnego. Chcą po prostu mieszkać bliżej miasta. Chcę w tym miejscu podkreślić to, co powiedziała pani kierownik, że osoby, które otrzymują lokal socjalny, są to osoby o pewnym statusie ze względu na ich trudną sytuację materialną, życiową, a także orzeczenie sądu dotyczące eksmisji i przyznania lokalu socjalnego. Ten lokal socjalny może być przyznany tylko w określonych w ustawie przypadkach. Dlatego, szanowni państwo, musimy mieć też na względzie to, że osoby, które mieszkają również w Czaplach i we Wiągu, potrzebują tak samo jak ci mieszkańcy, którzy mieszkają w Grucznie i tak samo jak ci mieszkańcy, którzy mieszkają na miasteczku, dostępu do miasta. Tak samo ci ludzie potrzebują dojazdu do urzędu, do przychodni, do szpitala, do lekarza, żeby załatwić zwykłe, codzienne trudności. I w tym momencie, niestety, ale uważam, że troszeczkę te osoby są w dużo bardziej niekorzystnym położeniu. Dlatego, że osoby, które mieszkają na miasteczku czy w Grucznie, mają okazję skorzystać nawet z darmowej komunikacji miejskiej, czyli mogą korzystać z darmowych dojazdów. Natomiast osoby, które mieszkają we Wiągu, w Czaplach, takiej możliwości nie mają. Stąd po raz kolejny podnoszę ten głos w dyskusji, abyśmy przychylili się do tego, aby tym ludziom z Wiąga i z Czapel również zapewnić, może nie tak często, jak to jest robione na miasteczko, ale żeby im również zapewnić dostęp do autobusów niskopodłogowych i do darmowej, czy też ulgowej komunikacji miejskiej. Dziękuję bardzo. Osoby, które dewastują lokale, niszczą te lokale, niejednokrotnie też nie płacą czynszu. Są to osoby, które nie posiadają dochodów. Są to osoby, które w większości są chronione prawem, bo zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, osoby, które, jest cała grupa osób wymieniona tutaj, która w przypadku pozbawienia ich tytułu prawnego do lokalu i eksmisji ma prawo do lokalu socjalnego. Także mieszkając w lokalu socjalnym, czy mieszkając w lokalu mieszkalnym, na mocy wyroku sądowego, mimo że te lokale są przez te osoby dewastowane, niejednokrotnie mają duże szanse na pozyskanie lokalu socjalnego. Taki wyrok wydaje sąd. Czyli lokal pozostawiony zdewastowany, no ja muszę tutaj środkami ZGM-u wyremontować, no a jednocześnie muszę przydzielić tej osobie lokal socjalny, który też jest wyremontowany. No i ta osoba pozyskuje nowy lokal i po prostu może w nim mieszkać i niejednokrotnie dalej go dewastować. Także no mamy prawo, które w dużej mierze uniemożliwia czy utrudnia egzekwowanie tutaj, jeśli chodzi o możliwości, w jaki sposób żądania, czy wyremontowania, czy poprawienia stanu tych lokali przez osoby, które dewastują te lokale. Prawo po prostu jest tutaj bardzo trudne do zrealizowania. Kaucja mieszkaniowa w większości nie pokrywa kosztów, które są związane z remontem mieszkania. Te remonty to są koszty niejednokrotnie przekraczające 20 tysięcy złotych tych lokali zdewastowanych. Natomiast kaucja to jest 12-krotność miesięcznego czynszu. No to może być jakaś, to może być kwota rzędu 2 tysięcy maksymalnie. Więc no, te koszty tutaj przy remontach lokali bierze na siebie ZGM. No nie mamy innego wyjścia. Żeby nie było pustostanów, musimy te lokale remontować i wydawać znaczące środki. My w skali roku remontujemy około 60 lokali. Te lokale są w różnym stanie. Niejednokrotnie na remont lokalu wystarczy kwota 4-5 tysięcy, ale są lokale, gdzie musimy wydać 35 tysięcy. Także no, wszystko zależy. Jeżeli jest zdewastowany system grzewczy, jeżeli są zdewastowane poszczególne pomieszczenia, no to te wydatki mogą być bardzo znaczące. Jadąc wczoraj w Grucznie, zauważyłem, że dekoracja naszych bloków socjalnych polega na tym, że anteny satelitarne.
podpisając umowę z EDGM-em gdzie indziej, w umowie jest zakaz wywieszania satelity. Jeżeli on ma na satelitę płatność satelity co miesiąc 50 zł, a za mieszkanie nie płaci 10 zł czy 100 zł. Śmieszne dla mnie, bo zakazanie wywieszenie talerza satelitarnego na budynku, co szkodzi budynkowi. Takie motywacje dostałem w stosunku do podpisania umowy. A u nas tego nie ma. Wszędzie satelity, przy każdym budynku po dwie satelity na jednym mieszkaniu wiszą. Każdy lokator ma prawo wystąpić o umożliwienie mu montażu. Mogę zakazać, teoretycznie mogę zakazać. Tylko pytanie, czy lokator się do tego dostosuje. Idealny lokator tak. Przeprowadziliśmy też ankietę wśród mieszkańców i mieszkańcy Czapel, których jest 270, 60 osób wypowiedziało się na ten temat. We Wiągu na 619 osób wypowiedziało się 37 osób. Tutaj warto zaznaczyć, że wszyscy deklarowali potrzebę wprowadzenia takiego kursu. Jednak warto zaznaczyć, że całkowicie zaspokojone są potrzeby dowozu uczniów do szkół. Tutaj w tej analizie sytuacji rynkowej jest wskazane, ile osób do jakich szkół dojeżdża, do Świecia, do szkoły podstawowej we Wiągu. Jeżeli chodzi o godziny, które mieszkańcy wskazują, to wskazują godziny na dwa kursy, między godziną 9 a 12 i między godziną 15 a 18. Jednak warto pamiętać, że są linie publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, czy w Bydgoszczy, czy w Grudziądzu. W tej analizie sytuacji rynkowej znajdują się załączone tablice przystankowe i na przykład Szczapel, kursy do Świecia właśnie są w tych godzinach. Jest to 6.37, 7.22, 8.01, 9.21, 13.06, 13.09, 17.11. I pamiętajmy też, że w publicznym transporcie zbiorowym również obowiązują ulgi ustawowe, tak samo jak i w komunikacji miejskiej. Jeżeli by się zastanowić nad wprowadzeniem takiego kursu, czas przejazdu zajmowałby na tej trasie, obejmując jeszcze miejscowości Morsk, Wiąg, Czaple, Ernestowo, Dziki, Sulnowo, autobus robiłby pętlę, czas przejazdu byłby około 40 minut. Odległość jest to około 20 km. Przebieg dzienny, jakbyśmy zaplanowali dwa kursy dziennie, od poniedziałku do piątku mielibyśmy przebieg tygodniowy 200 km, miesięczny, na przykład wrzesień 21 dni to jest 840 km. Szacunkowo rocznie wychodzi kwota 51 700 zł za utrzymanie takich dwóch kursów. Działania administracji publicznej rozdziela się na takie dwie sfery, na administrację władczą i niewładczą, której przejawem jest administracja świadcząca. I realizując te zadania z zakresu administracji świadczącej, w tym też zadanie własne, które nakłada na nas ustawa o samorządzie gminnym, jest zapewnienie lokalnego transportu dla mieszkańców. I tutaj te działania nigdy nie mogą być nakierowane na generowanie dochodu, zysku. Pragnę podkreślić, że komunikacja zbiorowa, o której pani kierownik wspomniała, przebiega wzdłuż głównej drogi. Jest to komunikacja Grudziądz-Bydgoszcz, a lokale socjalne znajdują się dużo dalej we Wiągu. No, Czapel oczywiście ta komunikacja w ogóle nie sięga. I pragnę podkreślić też to, że osoby, które składają wnioski o zmianę tudzież zamianę lokalu socjalnego, często opierają się na różnego rodzaju schorzeniach, choroby kręgosłupa, stopnie niepełnosprawności, które są problemem, jeśli chodzi o poruszanie. Dlatego przeciągnięcie komunikacji miejskiej, przecież nie chodzi o tworzenie zupełnie nowej linii, tylko przeciągnięcie dwóch kursów, jednego do Świecia i drugiego ze Świecia z powrotem, przeciągnięcie od tej linii, która już istnieje do Sulnowa i Sulnówka.
Dlatego tu chodzi tylko o przedłużenie kilku przystanków i zrobienia ich jak najbliżej tych mieszkańców potrzebujących. Też pragnę podkreślić, że te autobusy, które jeżdżą od Grudziądza do Bydgoszczy, nie są autobusami niskopodłogowymi, gdzie osoby niepełnosprawne mają problem z wejściem, bo mają stopnie do pokonania. W autobusach komunikacji miejskiej, które poruszają się po naszym mieście, tego typu utrudnień osoby niepełnosprawne na szczęście już nie spotykają. Dlatego w całości podtrzymuję swój wniosek, abyśmy tutaj te dwa kursy dla tych osób do Czapel i do Wiąga tutaj zrealizowali. Dziękuję. Po części sprawozdawczo-informacyjnej przyszła pora na uchwały. Pierwsza z nich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyznania w roku bieżącym dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Został złożony jeden wniosek w sprawie przyznania dotacji na kwotę 30 500 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu. W związku z tym proponowane jest przyznanie w tej wysokości dotacji, ponieważ kwota, jaką rozdysponowaliśmy, była niższa. Planowaliśmy 120 000. W uchwale budżetowej na realizację tego zadania, ale w międzyczasie jeszcze od otrzymania przez Państwa dokumentu złożony został wniosek, znaczy rezygnacja z dotacji przez parafię Matki Boskiej Częstochowskiej świętego Stanisława biskupa w Świeciu, gdzie planowana była i przyznana już tą pierwszą uchwałą dotacja w wysokości 7,5 tysiąca złotych. W związku z tym, proszę Państwa, w trakcie tutaj opracowywania i omawiania tej uchwały w komisjach również wywiązała się dyskusja na temat nazw obiektów, które są dotowane, wynikające z załącznika. I dzisiaj rano otrzymaliście Państwo nową uchwałę z wszystkimi naniesionymi poprawkami. Przez ostatnie, powiedzmy, 3 lata, nawet i obecnie, dwa budynki były lub są remontowane. To jest ratusz, obecny Pałac Ślubów, i budynek Urzędu Miejskiego, który ostatnie lata był remontowany. Czy gmina, korzystając z tej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wnioskowała o dotacje celowe do ministra lub do wojewódzkiego konserwatora zabytków? A jeżeli tak, jakie kwoty dostaliśmy dotacji na te dwa wymienione zadania? Na te dwa obiekty nie wnioskowaliśmy, ponieważ już wcześniej wnioskowaliśmy przy pierwszej edycji, jak był remontowany ratusz, to było kilka lat temu, oraz kilka razy na zamek, i oczywiście z powodu braku środków nigdy takiej dotacji nie otrzymaliśmy, no bo tutaj zawsze jest rywalizacja z Wawelem, Zamkiem Królewskim, ewentualnie Golubiem, Dobrzyniem, także nie mamy po prostu szans, żeby taką... Doświadczyliśmy, że takiej praktycznie te wnioski były przygotowywane, kosztowały nas dużo wysiłku, a efekty były mizerne. Tak jak na przykład w przypadku tego wniosku, który składaliśmy na dofinansowanie urządzenia terenów rekreacyjnych przy Blankuszu, przy Dużym Blankuszu. No, wydawało się, że te pieniądze są łatwe do pozyskania, ale no niestety taka ilość pieniędzy, że wystarczyło tylko na 8 wniosków, a wniosków było złożonych 100, także. Na czwartkową sesję trafiła uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Jest to obręb Wiąg, teren wsi Wiąg. Są to działki położone w zwartej zabudowie. Droga jest utwardzona, masa asfaltową, dlatego należy ją zaliczyć do kategorii dróg publicznych. Radni uchwałą zatwierdzili i przyjęli do realizacji plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Świecie. Dofinansowanie na remont i na związaną z remontem termomodernizacją budynku na ulicy Halera.
Jest to nasz budynek po byłej stołówce wojskowej. Uchwały Rady wymagało wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Wistula Park 2 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. Pojawili się nowi inwestorzy, pan Arkadiusz Niedzielski, pani Anna Firyn, pan Maciej Wiśniewski oraz dwoje państwo, którzy nie pojawili się do tej pory w projekcie uchwały. Pozwoliliśmy sobie chwilę przed sesją zmienić tą uchwałę i prosimy o uwzględnienie tych zmian w formie autopoprawki. Pani Elżbiety, wprowadziliśmy potencjalnego inwestora, pani Elżbietę Głowale-Rosinkę oraz pana Tomasza Rosinkę. Już wyjaśniam, skąd ta zmiana. Przedsiębiorcy ci pojawili się u nas już jakiś czas temu, ale mieliśmy z nimi wstępną deklarację dzierżawy gruntu, natomiast nie mieliśmy jakby podpisanej umowy dzierżawy z nimi. Pojawili się u nas w środę, czy we wtorek, chwileczkę przed sesją, ponieważ złożyli wniosek o dofinansowanie swojej działalności do województwa kujawsko-pomorskiego i otrzymali wstępnie pozytywną weryfikację swoich wniosków, ale pod warunkiem, że przedstawią prawo do, przynajmniej prawo dzierżawy do gruntu, na którym chcą zrealizować inwestycje. I mają 7 dni na przedstawienie takiego dokumentu. No wobec powyższego ci państwo nie mogą czekać do kolejnej sesji. Jeżeli mają otrzymać środki zewnętrzne na rozwój swoich inwestycji, a na tym nam przecież zależy, aby ci państwo się rozwijali i inwestowali na naszych terenach, no to pozwoliliśmy sobie wprowadzić w związku z powyższym tych dwóch przedsiębiorców, dopisując paragraf 4 i 5 uchwały. I tak przybliżając tych przedsiębiorców, pan Arkadiusz Niedzielski jest to przedsiębiorca działający na terenie gminy Świecie, który prowadzi działalność elektryczną. Pani Anna Firyn jest reprezentantem firmy, która prowadzi działalność również w elektroenergetycznej branży oraz w branży ogrodniczej. Pan Maciej Wiśniewski prowadzi zakład ślusarsko-budowlany i pani Elżbieta Głowala-Rosinka oraz pan Tomasz Rosinkę prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa papieru i kartonu. Wszyscy ci państwo deklarują rozwój swoich firm na terenie Wistuli Park 2. Złożyli stosowne dokumenty, z których wynikają wartości przewidywanych inwestycji. Pan Arkadiusz Niedzielski deklaruje, że jego inwestycja będzie wynosić około 350 tysięcy i w wyniku realizacji inwestycji powstaną 3 miejsca pracy. Pani Anna Firyn deklaruje inwestycje na poziomie 400 tysięcy złotych i utworzenie 10 miejsc pracy. Pan Maciej Wiśniewski deklaruje inwestycje na poziomie 500 tysięcy i 10 miejsc pracy. Pani Elżbieta Głowala-Rosinkę złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji na poziomie 4 miliony złotych i w wyniku realizacji inwestycji planuje utworzyć 12 miejsc pracy. Pan Tomasz Rosinkę również złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i przewiduje inwestycje na poziomie 2 milionów 800. W wyniku realizacji inwestycji zostanie utworzonych 6 miejsc pracy. Myślę, że warte też podkreślenia jest to, że każdy z tych przedsiębiorców już obecnie działa. Co prawda nie na obszarze Wistuli Dwójki, ale są to inwestorzy, którzy działają efektywnie na terenie naszej gminy, więc uważamy, że jak najbardziej warto w nich zainwestować i pomóc im w rozwoju swojej bazy. A także wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Wistula Park 1 na okres dłuższy niż 3 lata, także w trybie bezprzetargowym. Chciałabym przedstawić naszych inwestorów na Wistuli Jedynce. Pani Eliza Schreiber, pan Marcin Michta oraz pani Agnieszka Wrubel. To są dotychczasowi dzierżawcy na obszarze Wistuli Park 1. Z tym, że dzierżawa gruntu w paragrafie 1 dotyczy przedsiębiorców, którzy już dzierżawią ten teren, nie chcą nowego terenu, jednakże chcieliby wydłużyć okres dzierżawy z tego względu, że podobnie jak państwo Rosinkę złożyli wniosek o dofinansowanie swojej działalności do województwa kujawsko-pomorskiego, aby otrzymać dofinansowanie na teren, na którym działają, są zobowiązani, aby teren ten również przez okres trwałości
był przedmiotem ich dzierżawy, a okres trwałości liczy się od momentu zakończenia inwestycji i wykonania ostatniej płatności związanej z inwestycją. Wobec powyższego jakby teren dzierżawy, który im kończy się za 3 lata, musi być wydłużony o kolejny okres 10 lat. Ponieważ na dzień dzisiejszy skonsumowali 7 lat dzierżawy, zostały im 3 lata i kolejne 10 lat chcieliby być dzierżawcą, to postanowiliśmy uchwałą Rady Miejskiej uzyskać zgodę na okres łączny 13 lat, czyli 3 lata tej dzierżawy, która jeszcze ich obowiązuje, i 10 lat nowej dzierżawy. Jeżeli Państwo podejmą taką decyzję, to oczywiście wprowadzimy aneks do ich umowy i wydłużymy im okres dzierżawy. Natomiast pani Agnieszka Wróbel wystąpiła z prośbą o dzierżawę nowego gruntu. Jest to grunt sąsiadujący bezpośrednio z jej dotychczasowym terenem. Jest to przedsiębiorca, który stworzył bazę logistyczno-magazynową dla firmy Kemira na terenie Wistuli Jedynce. I bardzo dobrze rozwija się zarówno ta gałąź gospodarki, jak i nasz przedsiębiorca. Wobec powyższego ma możliwość stworzenia kolejnego magazynu logistycznego i magazynu dla kolejnego przedsiębiorstwa. Stąd też potrzebuje kolejnych terenów, aby pobudować kolejną halę i realizować swoją działalność. Na pewno warto w tych inwestorów zainwestować chociażby z tego względu, że są naszymi dzierżawcami, wypełniają zobowiązania wobec gminy, jakie na siebie przyjęli umową dzierżawy, i w związku z powyższym uważamy, że ich deklaracje są istotne i ważne i możliwe do spełnienia. Dziękuję. Sesję zakończyły złożone pisemne interpelacje. Na kolejną relację z obrad zapraszamy po październikowej sesji Rady Miejskiej w Świeciu.